Wszyscy ze sobą rozmawiamy. Sami ze sobą. Na przykład. Zrobicie coś głupiego na boisku i mówicie sobie, kurde, ale spieprzyłem, nie? Sami do siebie. Albo coś wam nie wyjdzie, jak mogłem być taki głupi? Albo nie pomyślałem. Cały czas de facto do siebie mówimy. Najfajniejszym przykładem to jest generalnie to, jak wchodzicie do sklepu, my na przykład laski tak mamy, faceci też to mają, że wchodzimy, na przykład mieszymy jakieś rzeczy, mówią, o, poszerza. Albo same jesteśmy w tej szatni, nie? Faceci mówią, trzeba przypakować, bo koszulka mnie generalnie wyszczupla za bardzo tu. Więc ten self-talk, ta rozmowa samego ze sobą jest non-stop. Wy nawet nie jesteście świadomi tego, jak wy dużo ze sobą cały czas rozmawiacie. Tylko problem polega na tym, że rozmawiacie ze sobą bardzo często w kontekście negatywnym, a nie pozytywnym. I teraz ja jestem z takich czasów, że jak chciałam sobie pograć na przykład w Simsy na komputerze, to instalowanie tych Simsów generalnie trwało jakieś 4 godziny, bo tam były na przykład 3-4 płyty. Jedna płyta z 20 minut, druga płyta 20 minut, trzecia płyta 20 minut, przy czwartej się zacięło i trzeba było jeszcze raz instalować, nie? I znowu od nowa, od nowa. I teraz do czego ja dążę? Że jak coś wam się instaluje, to macie takie cegiełki, nie? W kompie. Nie wiem, FIFA kiedyś się instalowała tak samo długo u mojego brata. Więc te cegiełki się tak przemieszczają jedna po drugiej. I teraz za każdym razem, kiedy my do siebie mówimy w kontekście pozytywnym, na zasadzie, wychodzisz na ważny mecz i mówisz sobie przed tym meczem, dasz radę, jesteś przygotowany, jesteś mocny, wytrzymasz, to ty sobie ładujesz kolejną cegiełkę w tym procesie instalowania umiejętności, w procesie instalowania sukcesu, w procesie instalowania nowych nawyków. I teraz wyobraźcie sobie, że za każdym razem, kiedy naprawdę szczerze powiecie sobie w pozytywie, to jest kolejna cegiełka. Tych cegiełek musi być masę, żeby osiągnąć efekt końcowy, ale jak strasznie ważne jest to, żeby jednak ten proces ładowania szedł do przodu, żeby nie stał. A teraz, kiedy wy mówicie do siebie w sposób negatywny, że nie dam rady, albo jestem za słaby, albo nie jestem przygotowany, albo co za debil ze mnie, tak? To za każdym razem zabieracie sobie te cegiełki, które już macie. I teraz, jak wy sobie uświadomicie to, jak strasznie ważne jest to, że u mnie, kiedy miałam naprawdę duże problemy w swojej karierze, nie szło mi, nie? To w momencie, kiedy ktoś by mi powiedział, nie przejmuj się, dam ci pieniądze, będziesz mogła się rozwijać, pomaga średnio. Ale słowa na zasadzie, dasz sobie radę, albo wierzę w ciebie, że to osiągniesz, albo coś typu, znam wielu, którzy zaczynali tak jak ty i zobacz, gdzie teraz są, to jest największa moc. Pomyślcie sobie, że codziennie rano wstajecie i spotykacie w lustrze takiego drugiego siebie, który ci mówi tak, jesteś najlepszy, ciężko na to pracujesz, będzie piękny dzień, zostaniesz mistrzem, zrobisz to, wymienia ci same pozytywy tak przez 10-15 minut, dokłada ci tych cegiełek i tak jest na przestrzeni roku codziennie. Jesteście w stanie sobie wyobrazić, jaka się buduje nowa osobowość, jaka silna osobowość gladiatora, jaki człowiek się staje mocny, pewny siebie. Jeżeli naprawdę zdacie sobie sprawę z tego, jak silna jest moc słów, że to jest tak naprawdę najsilniejsza moc i najprostsza w zastosowaniu, żadne pieniądze nie są w stanie tego kupić, będziecie góry przenosić. Serio. Jak będziecie sobie mówić na każdym treningu w kontekście pozytywnym, nie poddasz się, bo jesteś mocny. Poradzisz sobie. Robisz to dla siebie, robisz to dla swojej kariery. Będziecie się ładowali tymi słowami, to będziecie ładowali sobie te cegiełki, będziecie instalować, a im więcej tych cegiełek się załaduje, tym szybciej się zainstaluje dana rzecz, dany sukces czy dana umiejętność. Więc bardzo ważne jest to, żeby sobie zdać sprawę z tego, że mówienie musi się odbywać w jak najbardziej pozytywny sposób, no bo nie chcemy się sabotować, nie? No co, wychodzicie na mecz, strzelacie gola i po meczu sobie mówicie, mogłem zrobić to lepiej. Albo generalnie są lepsi strzelcy, jest wielu lepszych strzelców ode mnie, dalej jestem słaby, no to w tym momencie generalnie sabotujecie ten sukces, który osiągnęliście. Jeżeli po takim meczu mówicie sobie, dobrze zagrane, jest progres, czuję różnicę, to jest ta droga, cisnę to dalej, w tym momencie wy jeszcze potęgujecie to zwycięstwo, wy jeszcze potęgujecie to, co osiągnęliście razy 100.
Czyli to jest mega, mega ważne, żeby zdać sobie sprawę z tego, że jak do siebie mówimy, to mówimy świadomie, na maksa pozytywnie. Sukces.